Gratulacja! Spoko loko! Cześć, słuchajcie lu, witajcie na moim kanale YouTube. Dzień dobry, od Bali. Teraz jest taki Submarino też, taki wczoraj odcinek. Czyli wczoraj odcinek był bardzo super, tak? Bo ja ci pokazałem, jaki to bierzemy ryż. I teraz też ja będę ci pokażę, my będziemy oddzielając nasiona ryżu od udigi. Dobra, czyli to jest taki inny proces od naszej ryż, dobra? Potem ci pokażę, ale w nasze polaryzowe. Teraz ja jestem w domu, jak widzisz na moje tyłu, to jest moja ciocia, robi jakieś ofiary, bo dzisiaj też mamy jakieś ceremonia, o której nazywamy to Dark Moon po angielsku, nie wiem jakie to po polsku, no daj znać w komentarzu proszę, czyli Dark Moon, dobra? Czyli potem my będziemy dać jakieś ofiary dla nas Bóg, dla nas duch i dla nas rodzina, o której jest umarły, dobra? Potem ci pokażę. Czyli to jest taki ryż dla ofiary potem, dobra? Moja ciocia robi. Czekaj. I moja siostra, druga siostra, robi takie ofiary też. Zaraz ci pokażę. O. Taki tu. Tam ona jest. Czyli to jest nasze ofiary dla potem ceremonia, jak widzisz, ale nie wszystko to jest, nie ostatni. Dobra, potem ci pokażę jaki to będzie, jak ostatni, dobra? Mamy jaki banan tutaj, mamy jaki, to jest, o, wiesz co to? Wiesz czy nie, jaki owoc to jest, nie wiem jaki ci powiedz po polsku, no daj znać po komentarzu jak wiesz. To nazywamy salak. To jest jaki kwasny i słodki. To jest specjalne od Asia. Musi być jak znasz, no to daj znać w komentarzu, dobra? Tu wygląda. Super, co? Czyli w naszej ofiary nie tylko dajmy ryż dla naszej Bogu, ale też dajmy jaki owoca. To jest taki symbolu dziękuję się, bo wszystko tej owoca od naszej ogród. Czyli mamy jakieś te wszystko od naszych ogród. To taki dziękuję się dla nasz Bóg. Dobra? Dla, nie tylko Bóg, ale też dla duch i też dla rodziny, o której umarli, dobra? Dobra. Teraz ja przygotowuję dla jeść śniadanie, bo potem będziemy jechać do naszej polaryzowej i ci pokażę jaki to wygląda proces od tej ryż, dobra? Czyli oddzielając nasiona ryż od udigi. Potem ci pokażę, dobra? Bądź uczyni w moje odcinek. I dziękuję bardzo dla wszystko komentarzy wczoraj. I wszystko like i subskrybuj dla wczoraj. Naprawdę ja bardzo potrzebuję to, bo twoje subskryb naprawdę będzie pomóc mojej rodzinie, proszę. Dobra? Bądź uczyni. Cześć przyjacielu, czyli teraz jest czas dla jeść śniadanie. Zaraz ci pokażę jak to wygląda nasze śniadanie, patrz. Ryż i gotowany banan. I najlepsza jest oczywiście moja ulubiona szupa z roszu. Super co? To jest moje ulubione jedzenie, szupa z roszu, o. I też szupa pomidorowa, to naprawdę jej, ojej. Moje ulubione, lubię bardzo zupaś. Czyli musi być jak pierwszy raz wiesz, to jak to wygląda naszej gotowany banan. Na Bali mamy dużo jaki banan. My mamy banan, o której możemy jeść jak to będzie wygotowane, odgotowane, dobra? Czyli musimy gotowane tej banan i możemy jeść, tak to wygląda. Pyszne, pyszne, super. Dobra? Zaraz będą jeść. Ja mam ryż, zupasz i gotowany banan. Smacznego! Cześć przyjacielu, czyli teraz my jedziemy do naszej polaryzowej i my będziemy dać śniadanie dla naszej babcia. Czyli babcia teraz w naszej polaryzowej i bierze te ryż i ten proces, dobra? Potem ci pokażę jak to wygląda. Teraz jedziemy do
Polarisowa i daj śniadanie dla babcia. Dobra? Bądź uczyni. Hej, przyjacielu, czyli my jesteśmy teraz w naszej Polarisowa i my będziemy dać śniadanie dla naszej babcia, bo babcia naprawdę bardzo rano w nas Polarisowa i pracę, masakra. Ona bardzo lubią jak pracować taki bardzo rano. My też nie rozumiem. Dobra, teraz ci pokażę, jaki to my będziemy proszę z tej ryż. Dobra, bądźcie czujni. Cześć, dzień dobry przyjacielu, czyli to jest drugi proces od wczoraj. Czyli wczoraj bierzemy tej ryż i teraz robimy ten proces, o której po balijski nazywamy ngedeg padi, dobra? Czyli ngedeg to jest taki proces oddzielając nasiona ryżu od tej łodygi, dobra? Czyli taki tu. Ogólnie mamy jakiś maszyn dla proces tej ryż, dobra? Ale to nie dobrze, bo my będziemy jeść tej ryż, czyli my chcemy jak tej ryż będzie perfekto. Dobra? Dlaczego nie potrzebujemy takiej maszyny? My robimy taki manualny, dobra? Taki tu wygląda. To jest naprawdę jaki balijski proces tej ryż w naszej Polarisowej. Super, co? Czyli taki mówiłem. Taki tu przykład. To jest ryż i poteku, tak? Ale teraz my będziemy robić tej gdyg proces. I my będziemy oddzielając tej nasiona ryżu od tej łodygi. Dobra? I potem będzie taki tu. Taki tu. Dobra? Ale to nie są gotowe. Nie są gotowe. Nie możemy jeść tu. Bo tu ma jakaś skóra. Taki tej żółta skóra. Widzisz? To ma taka skóra. Zaraz ci pokażę, jak to gotowe. Jak gotowe, my będziemy otwartej tej skóra i to będzie żółte. Zapraszam, białe, nie żółte. Białe, gdzie to? No trudno widzisz, ale wiesz, jaki to ryż jak biały, tak? Czyli ryż ma jakaś skóra, o której koloru jest żółte i potem my będziemy otwartej tej skóra. I mamy jaki biały, dobra? I proces taki tu. Super, co? Bądźcie czujni. Dobra, przyjacielu, teraz ja będę spróbuj, jak to robi ten proces, masakra. Dawaj. Super, co? Gratulacja! Loko, loko! Hej, przyjacielu! To naprawdę będzie taka trudna praca. Moja babcia taki bardzo silną. Masakra! Jak widzisz, moja babcia teraz ma jakieś śniadania, bo ona nie miała śniadania, przepraszam. Oj. I ona tutaj taki 5 taki rano, wiesz? To naprawdę super, moja babcia. Oj. I teraz babcia ma jakieś śniadania i ja mam jakiś papaja, siostra też ma jakiś papaja. Najlepsza w naszej ogród, w naszej Polarisowej, jak chcemy jeść papaja, no to mamy jakiś drzewo papaja, ale tam, w tyłu. No, czyli też sadzimy papaja, sadzimy owoce, sadzimy ryż, sadzimy kwiatek, wiesz. No, to super, jak wyjeżdżacie w naszej
Polarizowe. No, zapraszam ci. Zapraszamy ci do naszej Polarizowe i spróbować, jaki to nasze papaja i spróbować, jaki to robi ten proces medyk padi. Pamiętasz? Masakra trudna. Dobra? No to bądź uczyni w naszej odcinek. Dziękuję bardzo dla wszystko. Potem ci pokażę nasze codziennie zajęcia, dobra? Jaki to potem moja siostra będzie daj ofiary w naszej świątyni, dobra? Ale w domu, dobra? Bądź uczyni. Smacznego. Pa, pa. Cześć, czyli my jesteśmy teraz w naszym domu. Tak jak mówiłem, był. Jak teraz my mamy jakieś ceremonia i moja siostra będzie daje jakieś ofiary. Czyli dzisiaj mamy jakieś ceremonia, po angielsku to nazywamy Dark Moon Day, albo po polsku to jest dzień, kiedy nasze ksiądze taki ciemno, czyli ciemno ksiądzeć. Dobra, ksiądzeć. Przepraszam moje polsku. Dobra, to dlaczego my dajemy jakieś ofiary dla naszej Bóg, dla naszej duch i dla naszej rodziny, które są umarli. I my wierzymy, baliski wierzymy, jak w tej dzień będzie dużo taki duch w ulicach. To dlaczego my chcę bierzeć taki ochronę od naszej Bóg, od naszej duch, dobry duch i od naszej rodziny, które są umarli. To dlaczego my dajemy jakieś ofiary, dobra? I w mojej tyłu to jest moja siostra. Oni będzie dali ofiary dla naszej duch, dla naszej Bóg i dla naszej rodziny, które są umarli, dobra? Czyli jak to wygląda naszej ofiary? Zaraz ci pokażę. Czekaj. O, widzisz? Czyli to jest nasze ofiary, dobra? Tej ofiary jest nazywa Canang, dobra? To jest dla naszej Bóg, tylko kwiatki. Nie ma jak jedzenia. Dobra? A drugi, taki tu. A to jest nazywa Banten, dobra? To jest dla naszej duch. Tak jak mówiłem, jak dzisiaj mamy jaki duch w ulicy duszy, taki zły duch, to dlaczego my potrzebujemy jaki ochronę od naszej dobry duch, od naszej Bóg i od naszej rodziny, które są umarli, dobra? To dlaczego my dajmy jakieś te jedzenia, takie ofiary dla naszej duch, dobra? I Bóg i nasza rodzina i oni będzie dali nas ochronę, dobra? Jak widzisz tutaj, moja siostra rozpalić kadzidełka, jak widzisz. To jest też ciekawe dla was. To jest kadzidełka. Wiesz, nie, co to kadzidełka po polsku? Po baliski, przepraszam. Czyli kadzidełka po baliski jest dupa. Przepraszam, ale to prawda. Czyli kadzidełka po baliski jest dupa. Przepraszam, ale to naprawdę. Dobre? Teraz ci pokażę, jaki my będziemy dać ofiary dla naszych Bóg, dla naszych duch i dla naszej rodziny, które są umarli, dobra? Bądź uczyni! Hej przyjacielu, czyli pomodlimy się, tak jak mówiłem, teraz jest taki dzień o ciemno ksiądzeć i tak jak mówiłem, dzisiaj taki zły dzień, wiesz, czyli duch duży w ulicach, dobra, to dlaczego pomodlimy się i mamy nadzieję, że nasz Bóg, nasz anioł, nasz duch, dobry duch, przepraszam, i naszej rodziny, które są umarli, będzie daje nas taki ochronę w tej zły dzień, dobra? Czyli w Polsce, jak widzisz na niebo,
teraz też masz jaki, nie wiem, masz czy nie, ale masz też może być jaki ciemnoksiążyć, dobra? To daj znać w komentarzu, jak też masz taki ciemnoksiążyć, dobra? Czyli dziękuję bardzo o wszystko. Do zobaczenia w kolejny odcinek. Czyli no, wszystko jest w porządku i naprawdę ja bardzo potrzebuję, my bardzo potrzebujemy twoje wsparcie, proszę. Dla naciska tej subskrybuj na dole, bo naprawdę twoje subskrybuj jest moja rodzina Rish na Bali. Dobra? Bądźcie czujni, po kolejny odcinek, pa pa!